No, takim to dobrze. Mogą spokojnie pospacerować po lodzie bez obaw, że się pod nimi zarwie. A co mają powiedzieć wędkarze, którzy chcieliby puścić w ruch kiwoki i mormyszki? Czy te kilka zimnych nocy pozwala nam na bezpieczne wędkowanie? Pytam o to Andrzeja Tokarskiego, choć ja sam chyba bym na takie wędkowanie się jeszcze nie wybrał. Zdecydowanie odradzam i nawet jeżeli ktoś ma niższą wagę niż ja, zdecydowanie odradzam. Wczoraj kolega jeździł po tych kanałkach tutaj naszych szczecińskich i nigdzie nie ma więcej lodu jak 2-3 centymetry. Poza tym wszystkie nasze kanały tutaj, całe Międzyodrze jest z sobą połączone i przez kilka dni wiał południowy wiatr, wyganiał wodę, był bardzo silny uciąg. A teraz znowu z północy. A teraz mamy północny wiatr, czyli nastąpi cofka i ten cienki lodzik zostanie podniesiony do góry, wypchnięty. Także nawet gdzieś na jeziorkach, na stojącej wodzie zdecydowanie odradzam. A jeżeli ktoś stwierdzi gdzieś, że lód naprawdę ma 5-6 centymetrów, to tak. Ale trzeba pamiętać, że na pewno nie samemu, dwóch, trzech co najmniej. I pamiętać o środkach trzeba ratunkowych, czyli mieć z sobą kolce, gdzieś jakiś kawałek żerdzi czy deski pod pachę. I linka. Linka rzutowa, tak, żeby ewentualnie można było się wyciągnąć. Ale myślę, że tą zimę, ten sezon możemy spisać na straty. Przynajmniej tutaj w naszym regionie, bo z tego co wiem, na Mazurach rozgrywane są mistrzostwa Polski. No tak, ale tam temperatury spadają do kilkunastu stopni poniżej zera w nocy. U nas to są przypadki, chyba kilka dni temu było 10-11 i to wszystko. A w dzień wszystko u nas jest na plusie i wtedy no, nie ma szans na taki dobry, bezpieczny, naprawdę bezpieczny lód. Na pewno nie w najbliższych dniach, tym bardziej, że prognozy mówią, że już chyba od środy temperatury po 6 na plusie w ciągu dnia, gdzieś koło zera w nocy, także nie ma chyba najmniejszych szans, przynajmniej do połowy lutego. Chyba, że druga połowa lub marzec być może zaskoczy, ale tak jak na warunki szczecińskie i z mojej praktyki wynika, że co najmniej 3 noce po minus 15 stopni, wtedy można myśleć o wchodzeniu gdzieś na lód, na jeziora czy na kanały.